co przed nami otworzył? Co przed nami otworzył? Niebo. Otworzył niebo i że my możemy właśnie dostać się do nieba. Pięknie. Wracamy na miejsce, a teraz o słowo poprosimy ojca Mateusza. To jako, że kazanie już było, to teraz ogłoszenia duszpasterskie. Panowie, którzy w czwartek mieli umytą nogę, są proszeni na środek celem skontrolowania owej nogi, czy no, dziś jest równie elegancka jak Wielki Czwartek. Natomiast, no właśnie, bo to tak jest, że to, ja tak słyszałem, że to żony dwa dni wcześniej już każą pumeksem tam panom czyścić, prawda, bo co proboszcz powie Wielki Czwartek. No ale ciekawe, co dzisiaj. No dobrze, ale to panowie. Natomiast wszyscy wierni, którzy Wielki Piątek z kolei uczcili krzyż Pana Jezusa, prawdopodobnie całując Go, również są proszeni o zgłoszenie się, bo będziemy kontrolować jakość tych pocałunków. Czy to nie było takie tylko w jubździu, prawda? Takie cmoknięcie sobie przelotne, a potem co? Myślicie, że żartuję, ale wcale nie. Zaraz wrócimy do tych pocałunków i do tych stóp, ale zacznijmy może jednak od pytania. Kto z was widział zmartwychwstanie? No i głupia sprawa trochę, prawda? Bo tutaj świętujemy tego, czcimy cała noc i w ogóle, a tu właściwie nie wiadomo co. Oczywiście zgłosi się pewnie zaraz jakiś poeta i powie, ależ ja widziałem zmartwychwstanie w kroplach rosy na drżącym liściu i spadały jak łzy szczęścia. No ale to tak, poezja jest piękna, ale tak bardziej konkretnie prosimy. No to zgłosi się na przykład zakochany i powie, ależ nie, ja widziałem zmartwychwstanie w oczach umiłowanego. To też dobrze, ale no, jeszcze się zgłosi prawdopodobnie teolog, który całe życie siedzi w książkach i mówi, na każdej Eucharystii, kiedy następuje moment przeistoczenia, jest zmartwychwstanie. Pełna zgoda, oczywiście, to jasne, ale jednak mimo wszystko ja bym prosił o taką odpowiedź konkretną. Ja jestem chłop prosty i muszę mieć wszystko czarno na białym, jasno. Nie tylko, że tu w znakach, że coś tam trzeba się domyślać, że coś takie, jakieś obrazy poetyckie, tylko jasno. Kto widział zmartwychwstanie? No i nawet kiedy czytamy Pismo Święte, to okazuje się, że nie widział nikt. Że nie mamy świadków naocznych. Dlaczego? No jest to pewien problem, bo jeżeli jest to podstawa naszej wiary, a nikt tego nie widział, no to co z tym fantem zrobimy? A może jest tak, że zmartwychwstanie Pana Jezusa jest czymś dla nas do odkrycia, że my wciąż mamy zmartwychwstanie odkrywać. No bo ktoś może powiedzieć, no trochę za późno się urodziliśmy, jakieś 2000 lat po fakcie, no więc raczej jest po grzybach, prawda? No nie będziemy już świadkami. Ale okazuje się, że także ci, którzy żyli w czasie Pana Jezusa, no też nie byli świadkami naocznymi. Więc może jest to zaproszenie dla nas dzisiaj, żebyśmy wychodząc z liturgii, wychodząc fizycznie z pomieszczenia, jakim jest Kościół, nie zapominali, że Chrystus jest Panem wszędzie. Jest Panem każdej chwili, każdego czasu, każdego momentu, każdego wydarzenia, każdej relacji. Że w każdej naszej sytuacji zmartwychwstanie jest do odkrycia. Jest gdzieś jakby ukryte, schowane dla nas. I wracamy w takim razie do czwartku i do piątku, bo mimo, że stopy zostały obmyte w czwartek, że ucałowaliśmy krzyż w piątek, to przecież to nie były wydarzenia, o których mamy zapomnieć, ale Kościół uczy nas, że Triduum Paschalne to jest jedno wydarzenie, tak jakby powiązane nicią czy sznurkiem słowa. Jeśli ten sznurek zabierzemy, wszystko nam się rozsypie. Nagle się okaże, że te wydarzenia pojedyncze nie mają sensu. Dokładnie tak jest w naszym życiu. Jeśli bierzemy i przyglądamy się jakimś konkretnym wydarzeniom, a często robimy to z naszymi zranieniami, tam gdzie czujemy się niekochani, niedocenieni, odrzuceni, czy niewysłuchani przynajmniej, jakoś zajmujemy się tą sprawą, jakby była najważniejsza na świecie. Omawiamy ją z naszymi znajomymi, prawda? Mówiąc, że jak on mógł tak zrobić, czy ona tak się zachować. I wciąż mielimy ten temat, wciąż zajmujemy się tą sprawą, zapominając o prostej rzeczy,
że jest to część naszego życia, ale nie jest to wszystko, co istnieje. I pewne sprawy, pewne wydarzenia stają się jasne tylko wtedy, jeśli złożymy je z innymi, jeśli oglądamy je w całości, z tym, co było wcześniej i z tym, co będzie później. Więc mamy wyruszyć, aby szukać zmartwychwstania naszego Pana, aby odkrywać Jego zmartwychwstanie w sytuacjach, w wydarzeniach, w spotkaniach, kierując się tym, czego Jezus nauczył nas w czasie Triduum. Rozpoczynamy Wielki Czwartek, a więc obmywanie nóg. Uderzyło mnie bardzo mocno w tym roku to, jak przedziwnie nietrwały jest to gest. Gest obmycia nóg. Nietrwały w tym sensie, że ostatecznie noga nawet bardzo porządnie umyta i nawet tym pumeksem od żony, prawdopodobnie może nawet jeszcze tej samej nocy stanie się mniej apetyczna, tak to nazwijmy. No, nie wiem, jak wasze stopy w tej chwili. Jesteśmy już tutaj prawie 2 godziny. I podejrzewam, że niejedna stopa już jest nieco zmęczona, prawda, siedzeniem w bucie i zaczyna sobie po swojemu, jak to stopa, pracować. Więc dlaczego Jezus użył tak dziwnego znaku, tak nietrwałego znaku, który trzeba będzie powtarzać? No bo ostatecznie nie da się umyć stopy raz na zawsze. Święty Jan, to jest zaskakujące, opisując ostatnią wieczerzę, nie wspomina nam, tak jak ewangeliści pozostali, też jak apostoł Paweł, o ustanowieniu Eucharystii. Ale właśnie w to miejsce wkłada umycie nogi. Dlaczego? Może tym znakiem rozpoznawczym tych dwóch gestów jest to, że i jedno, i drugie trzeba odnawiać. Nie przyjmujemy Komunii Świętej raz na zawsze. Kiedy przyjmujemy pierwszą komunię, to ona jest początkiem tej relacji eucharystycznej z naszym Panem. Ale tę łaskę spotkania z Nim musimy nieustannie odnawiać. Zresztą Eucharystia jest niejako zbudowana na jedzeniu. To jest pokarm, to jest napój. Znowu, nie jesteśmy w stanie najeść się do przodu, na przykład na 2 miesiące, albo napić się pół roku do przodu, już więcej nie będzie trzeba pić. Musimy to odnawiać, tak jak ze spaniem, tak jak z wieloma innymi rzeczami. I dokładnie tak samo jest obmyciem nóg. Musimy ten gest odnawiać. Po pierwsze, musimy pozwalać, by stopy obmywano nam, ale i my sami też mamy to robić. Jest to zaproszenie do relacji, do współpracy, do tego, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. I jest bardzo ważny moment, kiedy Jezus na słowa Piotra, który oponuje, mówi: nie, no Panie, jak? Ty mi będziesz mył nogi jak niewolnik? No błagam. Ty jesteś Panem, Ty jesteś kimś wielkim. No nie możesz się zniżyć do tego, żeby myć nogi nam, Twoim uczniom. I kiedy Jezus mu wyjaśnił, to Piotr mówi: no to jeśli tak się sprawy mają, no to w takim razie całego mnie, Panie, umyj. I Jezus mówi wtedy: nie trzeba, bo wy jesteście już umyci, jesteście już czyści, ale nie wszyscy. I wiemy, że mówi o Judaszu, ale zwróćcie uwagę, że o ile rozumiemy, że Judasz jest nieczysty z racji na grzech, który popełnia, na zdradę, która już w jego sercu się dokonała, a za chwilę jakby wyjdzie też z niego przez konkretne działanie, to przecież bardzo podobna rzecz wydarzyła się za chwilę z Piotrem. Owszem, w inny sposób, ale jednak Jezusa zdradził, zaparł się go, odrzucił. Kiedy pytają go przy ognisku przed pałacem arcykapłana o relację z Jezusem, Piotr mówi: ale ja go nie znam. Nie wiem, o czym wy mówicie. Dajcie mi święty spokój. Piotr wykreśla Jezusa ze swojego życia. Odcina to wszystko, co stało się do tej pory. Wszystkie cuda, które widział, w których brał udział. Wszystkie słowa Jezusa. Te wszystkie bardzo intymne, osobiste spotkania z Panem. On to wszystko kasuje. Pamiętacie, Jezus mówi wyraźnie: kto zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja zaprę się przed moim Ojcem. To, co robi Piotr, to nie jest drobiazg. To jest bardzo poważna rzecz. To jest wyrzeczenie się nie tylko Jezusa jako osoby, ale wszystkich łask, wszystkich obietnic, które przez Niego dla nas płyną. Coś z tym trzeba zrobić. Ta zdrada, to zaparcie się Piotra jest czymś, co może zabrać mu życie wieczne. A jednak Jezus mówi: jesteście czyści, i ma na myśli Piotra. No to jak, Panie Jezu? To Judasz jest nieczysty, a Piotr jest czysty, mimo że za chwilę zrobią to samo?
A może problemem nie jest sam grzech, który może się ze mną nie zgodzicie, ale i my powtarzamy w innej formie, w inny sposób, ale jednak i my Jezusa się zapieramy w różnych sytuacjach i my Go zdradzamy. Więc może problem największy nie jest w samym grzechu, ale z tym, w tym, co my z grzechem robimy, jak po naszym grzechu reagujemy. I tu widzimy już wyraźną różnicę. Piotr po grzechu pozwolił sobie na nowo obmyć nogi. Albo mówiąc precyzyjniej, pozwolił sobie obmyć serce krwią Jezusa. I znowu, to jest gest, który trzeba będzie powtarzać. Judasz na to się nie zdecydował. Judasz postanowił, że on sam wybierze sobie karę za swój grzech i tą karą było samobójstwo. Było odcięcie się od miłosierdzia. Była, inaczej mówiąc, niewiara w miłosierdzie, w jego moc, która jest tak wielka, że każdy grzech może zniszczyć. Ale Judasz w to nie uwierzył, więc niesamowitym znakiem obmycia nóg będzie to, że Jezus przypomni ci, że da się ciebie obmyć. Można obmyć twoje serce. Tak jak obmywa się nasze stopy, tak samo Jezus mówi, pozwalaj mi się obmywać jak najczęściej. Pozwalaj, abym mógł zanurzać ciebie w moim miłosierdziu, ale musisz się na to zgodzić. To jest twoja decyzja. Musisz mi na to pozwolić. I to jest ten pierwszy moment, Wielki Czwartek. Wielki Piątek z kolei to jest dzień wielkich pomyłek. Dzień jakichś szalonych zwrotów akcji i ciągłych złych wyborów. No bo właściwie od samego początku Judasz źle wybrał, źle ocenił Jezusa, pomylił się co do Niego. Mylą się co do Jezusa arcykapłani i mówiąc ogólnie Żydzi. Myli się wreszcie i Piłat, który coś tam zaczyna łapać, coś rozumie, ale ostatecznie Jezusa wydaje na śmierć. Ale mylą się też uczniowie, kiedy w Ogrodzie Oliwnym przychodzą z Judaszem ludzie uzbrojeni, żeby Jezusa pojmać. Wtedy Piotr reaguje w sposób na pewno bardzo szlachetny, wyciągając miecz i uderzając jednego ze sług po to, aby Jezusa obronić, ale jednak ten gest jest niewłaściwy. Już wcześniej, pamiętacie, Piotr mówił, kiedy Jezus zapowiadał swoją mękę, Piotr mówi, ale skąd, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie? Ale broń Boże, absolutnie, żebyś Ty cierpiał, Mesjasz, no nie. I Jezus mu wtedy mówi, Piotrze, nie myślisz po Bożemu. Ale Piotr jednak to swoje myślenie zachował. I kiedy w Getsemani Jezus jest zagrożony, no to Jezus właśnie wtedy Piotr w ten sposób postępuje. Wyciąga miecz i szuka zbawienia w mieczu, w jakiejś sile, w jakiejś przemocy. I Jezus mówi, nie, tak nie możemy robić. Piotrze, moja krew jest potrzebna. Wiesz komu? Tobie. Twój miecz cię nie zbawi. Zbawi cię moja krew. Musisz go schować po to, aby przyjąć moją śmierć jako zbawienie dla ciebie. Moje cierpienie niewyobrażalne, przeogromne. Więc Wielki Czwartek uczy nas tego, że można nas obmyć, że jesteśmy ludźmi, których Jezus osobiście obmywa. Ten gest dotykania stóp, obmywania, obcierania ich ręcznikiem przypomina mi gest stworzenia, kiedy Pan Bóg każdego z nas kształtuje swoimi rękami w tej bliskości, w tej intymności, nadając kształt, nie tylko fizyczny, ale przede wszystkim kształt nasz wewnętrzny, duchowy, w tym znaczeniu, że jesteśmy do Niego podobni. Nie jesteś nikim, nie jesteś byle kim. Nie jesteś jakąś osobą przypadkową, która spadła z kosmosu, ale jesteś kimś, kto jest stworzony od samego początku, tak jak Bóg chciał. Tak jak Ciebie zapragnął, tak Ciebie stworzył i taką osobą jesteś dzisiaj. Owszem, zniekształconą przez grzech, to prawda, ale jednak obmytą, a jednak obmywaną, czyli przywracaną do piękna bycia podobnym do Pana Boga. To jest nasza wewnętrzna siła i to jest nasze wewnętrzne piękno. Wszystkie wy i wszyscy wy, my wszyscy jesteśmy podobni do Pana Boga. Dzięki temu, że krwią swojego Syna przywraca nam to piękno, to podobieństwo. Więc z jednej strony potrzeba nam cierpliwości, potrzeba nam wytrwałości, którą często gubimy, kiedy widzimy, że w naszym życiu powtarzają się grzechy ludzi, z którymi żyjemy, współpracujemy, że ci ludzie się nie zmieniają, że ciągle w kółko Macieju tłumaczymy, prosimy, grozimy,
a oni i tak po swojemu, jutro i tak zrobi to samo. Wiesz, no kuch, na ile razy mam ci tłumaczyć i no dobra. Więc Wielki Czwartek przypomina nam, że trzeba tę stopę obmyć na nowo. Nie daj się jej umyć raz na zawsze. Do końca świata te stopy trzeba będzie obmywać i cierpliwie na nowo wracać do tej samej sprawy. I cierpliwie, z miłosierdziem, być może czasami z nerwami w środku, jednak okazać wyrozumiałość. Więc wszystkie zniechęcenia, wszystkie smutki, rozgoryczenia są topione, tak jak Faraon i jego wojsko, w tej wodzie, w której Jezus obmywa stopy. Tak jakby nasze grzechy wrzucał do tej miski. Ale dokładnie tak jest, że nasze grzechy są wrzucone w ten ocean i znikają, w ocean krwi naszego Pana. I my stajemy się na nowo czyści. I Wielki Piątek, ten festiwal pomyłek, nierozpoznania Jezusa, to jesteśmy my, nie rozpoznając naszego Pana w drugiej osobie, mając te ciągle swoje wyobrażenie, jakie kto powinien być. My ciągle wybieramy Barabasza, czyli tego, kto w naszej głowie siedzi, a Jezus gdzieś tam obok stoi i czeka. Więc dzisiaj, kiedy wyjdziemy, pewnie już niedługo, w noc, która jest symbolem tego, że nie widzimy, że jest trochę niebezpiecznie być może, mamy gwarancję, że tam gdzieś ukryte będzie zmartwychwstanie, tam będzie znak jakiś dla nas, znak, który potrafisz rozpoznać. I tak jak całowaliśmy krzyż wczoraj, Wielki Piątek, ale nie był to tylko gest jakiejś pobożności, to nie był tylko taki znak, no bo wszyscy wiadomo idą, no to przecież nie możesz zostać w ławce, prawda, bo co sąsiadka powie o tobie, więc wszyscy szliśmy, ale co całowaliśmy tak naprawdę? Zrozumiałem to wczoraj, kiedy siedziałem i tak słuchałem, co ten gest znaczy w sercu. I sam dla siebie odkryłem, że kiedy ja całowałem stopę Pana Jezusa, to On mówi, wiesz co całujesz? Całujesz krzyż w swoim życiu. No i ja na to. A co jest dla ciebie krzyżem? Jakaś osoba być może. Może choroba fizyczna, albo sytuacja w pracy, może jakaś sprawa finansowa, coś nierozwiązanego w życiu twoich dzieci być może. Krzyż to jest coś, z czym sobie nie radzimy, co chcielibyśmy wyrzucić. I przede wszystkim coś, w czym nie rozpoznajemy Pana Boga, bo wybaczcie, ale jeśli mówimy o sytuacjach trudnych, to na pewno na Pana Boga się nie powołujemy. Kiedy ktoś narzeka na sąsiadów pod Stokrotką, kiedy ktoś marudzi po wyjściu z kościoła, że coś tam... Tam Pana Boga nie ma. To jest znak, że to jest twój krzyż, twoja bezradność, sytuacja, gdzie jesteś rozłożona, rozłożony na łopatki. I to właśnie całowaliśmy wczoraj. Jezus mówi, daję ci gwarancję moją śmiercią, że jeśli ucałujesz tę sytuację, ucałujesz swój krzyż, to tam mnie znajdziesz. To będzie początek odkrywania zmartwychwstania. Pobożnościowe całowanie Pana Jezusa, cudna sprawa, aleluja, ale jeśli nie całujemy jednocześnie tych wszystkich naszych strapień, trudności, to jest teatr, który może jest ładny, ale niczego w naszym życiu nie zmieni. Ale co to znaczy pocałować krzyż? To znaczy przynajmniej spróbować, obiecać sobie i może obiecać też to zmartwychwstałemu Panu, że w tym roku, do następnej Paschy, powtarzam, przynajmniej spróbujesz nie marudzić w tym temacie. Nie oskarżać innych, nie mieć pretensji, nie plotkować, nie obmawiać, nie denerwować się zbyt szybko i nie wybuchać od razu. Spróbuj. Jezus daje gwarancję, że jeśli ten niełatwy trud podejmiesz, to będziesz odkrywać, tak jak odkrywaliśmy krzyż stopniowo, krok po kroku, tak będziesz odkrywać Jego obecność. I może to jest właśnie początek odnajdywania zmartwychwstania. W tych sytuacjach najmniej oczekiwanych przez nas. Ale zmartwychwstanie, zobaczcie, nie jest czymś, co zmienia wszystko automatycznie. Kiedy Maria Magdalena pójdzie do grobu o świcie, kiedy już przecież zmartwychwstanie się dokonało, ona jeszcze wciąż jest smutna i płacze. Apostołowie jeszcze gorzej, bo kiedy niewiasty wrócą i powiedzą, że Pan zmartwychwstał, oni mówią, no jak zmartwychwstał, przecież go zabili. No, nie, niemożliwe. Więc jest jakiś problem z tym, żeby uwierzyć w zmartwychwstanie, ale oni też
krok po kroku odkrywali tę łaskę. Nawet samo zobaczenie Jezusa jeszcze niczego nie rozwiązywało. Kiedy przyszedł zmartwychwstały, pokazał rany, no dobrze, zaczynali wierzyć, ale to wszystko nie dzieje się bęc, tak szybko, automatycznie. I my potrzebujemy czasu, żeby zmartwychwstanie przyjąć, ale potrzeba, żebyśmy go szukali. I proszę Ciebie pokornie, i proszę też siebie, sam proszę o to siebie samego, żebyśmy cierpliwie, wytrwale, także z pewną łaskawością i miłosierdziem wobec innych, szukali zmartwychwstania naszego Pana, szukali tego faktu w wydarzeniach naszego życia. A mamy gwarancję, że go spotkamy, że staniemy się świadkami zmartwychwstania nie przez fakt, że byliśmy tam, to jest niemożliwe, ale przez to, że otrzymaliśmy słowo na liturgii, że to jest prawda, że to nie jest legenda, ale że to jest pewien fakt, który rozlewa się na cały świat i też na cały czas. Więc to niech będzie nasze zadanie od tej Paschy do następnej. Szukać zmartwychwstania naszego Pana i pamiętać o tym pocałunku i pamiętać o obmytych stopach, które dadzą się obmyć na nowo, które potrzebują być obmywane na nowo tą najświętszą łaską naszego Pana. Niech On obdarzy was pokojem. Pokój dobro. Garść informacji dotyczących 15 tygodnia biblijnego, który już wnet za jakieś dwa tygodnie, chyba niecałe, się zaczyna. To będzie 23 kwietnia. Tydzień biblijny w tym roku potrwa cały tydzień. To tak się właśnie zdarzyło fascynująco. A my będziemy mieli dla was każdego dnia tygodnia biblijnego jedno zadanie. I tak jak ostatnio w naszym konkursie z okazji Niedzieli Biblijnej będzie można wygrać nagrody książkowe wspaniałych wydawnictw, i to książki biblijne oczywiście, codziennie odpowiadając poprawnie na pytanie i będąc wylosowanym, ale też na koniec będą, tak jak ostatnio, nagrody główne. Ale zanim zaczniemy nasz konkurs biblijny, proponuję wam małą rozgrzewkę. W poniedziałek wielkanocny pojawi się pierwsze pytanie, właściwie pytanie zerowe, tak mówiąc precyzyjniej, ale już prowadzi nas troszkę w rytm tego konkursu. No i tak jak zwykle, poprawna odpowiedź na to pytanie, przesłanie jej do nas, będzie to pytanie brało udział w losowaniu konkursowym, wstępnym co prawda, ale już nagrody książkowe wylosować będzie można. Zatem w poniedziałek wielkanocny czekajcie na pierwsze pytanie. Pokój dobro.